I witam wszystkich z ekranie w XCOM 2 War of the Chosen. Zaczynamy operację partyzancką takim zespołem. Intercepting the aliens' data on their latest operation, and it looks like he's found the location of an exposed terminal we could gain access to. Unfortunately, Advent is already in position attempting to freeze the connection. Move in and neutralize all hostile contacts. Secure the area and recover that data. We have to stop their progress before it's too late. It's Mantash. S-15, this is Avenger. The access point we're after is just ahead. Move to secure the area. Expect hostile resistance. Niestety nie dostaliśmy tutaj dodatkowego żołnierza w tej misji. Trochę szkoda, ale no cóż, nie zawsze można wygrywać. My life is in your hands. Dodatkowego żołnierza. Z kolei mamy tutaj ograniczoną ilość liczbę tur na wykonanie tej misji, więc nie możemy się też ubijać, nie? Ilu ich tam stoi? To jest dwóch cywilów i trzech żołnierzy. Standardowy patrol. Okej, to nie jest zbyt dobry teren do tego, żeby Zeus mógł sobie tutaj strzelać, więc chyba będzie trzeba nim podejść. Nie wiem, może tu? Że z jakiegoś powodu on tutaj nie ma podglądu drużynowego, nie wiem czemu. W każdym razie podejść tam. Location confirmed. Moving on. No need to ask twice. As you direct. No ci stwierdzili, że sobie pójdą tutaj. Okej. Okay. W takim w ogóle miejscu stanęli, że gdybym miał możliwość zaatakowania tutaj jednego gościa i postawienia się w tym polu, to tak naprawdę zaatakowałbym wszystkich. No niestety... Niestety nie jest tak, no. Tego podejdziemy jeszcze bliżej. I tutaj jest kodeks. I dwóch sektoidków. Okej, okay, no więcej oddziałów, nie? Tyle. Closing on target position now. Ja tu się zbliżę. Zeus może sobie niech tutaj poczeka. Good copy, moving on target. Closing on target position now. Eyes on prize. I robimy wartę. Watching comes naturally. On overwatch. Got it covered. Scanning. Jeszcze mecha słyszeć? Nie, Andromedona. Dobra, to taka sytuacja nie jest zbyt dobra, żeby rozpoczynać walkę, tak? Bo w zasadzie to widzę wszystkich. Chociaż z drugiej strony to chyba ci się by nie obudzili, bo oni tylko widzą tego, nie? Oczywiście zawsze może być tak, że... Że go zobaczą. Znaczy, on zostanie odkryty. Ciekaw jestem, czy udałoby się tam dojść do środka.
bez wszczynania jakby walki. No ale ten kodeks tutaj blokuje. Na górę ewentualnie mógłbym wejść, tylko co mi to da? Nic. Tutaj są drzwi. Czyli do tych drzwi by się trzeba jakoś dostać, nie? Ale podejrzewam, że jeżeli przejdę tu, to będzie problem, no. Podejdź do przodu. You will never hide from me. Teraz możemy dać na górę. O, tu mogę coś wysadzić, widzę. Ale to w środku jest. Okej, nie powinien zobaczyć. No tu sytuacja nie jest już taka fajna, nie? Mogę tutaj do wazonu podejść, tak. Tutaj mogę podejść do drzewa, chociaż troszkę się boję. No już dążę do tego, żeby tego kodeksu nie było widać, nie? Wciąż widać kodeks. Tu też nie widać kodeksu. Dobra. Ten też nie widzi, także... Znaczy Emily Martin i Oscar Morrison. Oni chyba dobrze działają, jak stoją obok siebie, co? No może nie. No mogę też w nich czarem rzucić na przykład, albo granatem. Tylko że to się pewnie skończy później dla mnie źle. Tutaj jakbym zabił cywila. Poświęcił jego życie. Niestety nie są tak ustawieni, żeby się to dało łatwo zrobić. Poczekamy jeszcze trochę. Może sami się ujawnią. Albo przyjmą lepszą pozycję do tego, żeby ich lancą pojechać. No albo podejdzie Andromedą. Co to było? Nie, teraz widzę więcej ich, nie? Jednocześnie. Kurde. Ale też mogę z kolei tutaj całą grupkę zamrozić, na przykład. Dylematy. No, ten kodeks nie jest przez nikogo widziany, nie? No. Mam takie wrażenie, że się nie obędzie, nie będzie ta misja bez otrzymania jakichś obrażeń tutaj. Dobra, czy mogę tutaj klejową orędę rzucić? Nie mogę. Mogę w kogoś strzelić żądłem. A to też jest w sumie słabe. No to okej, to mroźna bomba, no. Grenade!
No i teraz ci wszyscy są odkryci, ale ja tak naprawdę mi zależy na tym, żeby tego Andromedona załatwić. Jeżeli tylko się to uda. Nie, nie uda się raczej. Raczej się nie uda. Kurde. Raczej się to zakończy katastrofą. Mogę tego Andromedona popieścić tym lansą. Pytanie, czy mogę zająć jakąś tutaj lepszą pozycję do tego, żeby więcej niż jedną osobę to trafiło. Tak. No to dajesz. Ten sam Andromedon zginął. Teraz chyba jednak chcę przejść tutaj do tego komputera. Kogo zobaczył jeszcze? Aha. Raczej się nie ruszą. Andromedon się ruszy, ale całkiem możliwe, że nic nie zrobi. Pytanie jest dosyć groźne, ale oberwie teraz. Mam nadzieję, że nie zrobi mi krzywdy. Kacumy na Komora nie żyje. Tak po prostu. No to tyle, jeżeli chodzi o Kacumy Nakamura. Kurde, co za wtopa. Dobra, możemy pierdolnąć tym granatem. Może jakoś tak? Zabić. Fajnie. Teraz się zastanawiam, czy można to jakoś zniszczyć. Może tak. Może podejdźmy tu. No bo mieczem go nie załatwię, nie? Luparą tym bardziej. Nie tak miało być. Dobra. Nie tak miało być. Elitarny żołnierz. Czy karabin poznałem? Karabin. Mogę jeszcze tak, snajperskim karabinem. Załatw tego. Zeus.
No, przynajmniej to się udało. Dobra, teraz trzeba tego załatwić jakoś. Odkryłem sektoidów. This is fine. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mi się udało tego rozwalić jakoś. Czekaj, skoro ich odkryłem, to mogę już teraz podchodzić, nie? No to dziabnij go. Osłona usunięta. Zeus niestety tutaj w nikogo nie trafi. Ale możemy zrobić tak. Daj jej ruch drugi. I potnij go drugi raz. Teraz tutaj wykorzystamy ten atak. I on będzie czarował dalej. No niestety. Klon. Ale który jest w panice? Ten klon jest w panice, okej. Okay. Czy ja tu mogę zrobić cokolwiek w tej chwili jeszcze? Lepiej się schować chyba. Teoretycznie ona mogłaby do kogoś strzelić, nie? On, znaczy się do kogoś strzelić, co? Myślę, że to Dragunowa jest, ale nie. To nie jest Dragunowa. Dobra, podejdź tutaj. I żądłem w niego. Dobra. No spróbujmy tutaj. Bomba absolutnie, to jest bez znaczenia. Ja, załatwię sobie tutaj na tym cięciem. X-ray neutralized. To zniweluje zombie psi. Teraz przejdziemy. Właśnie kim? Zeusem może co? Trzeba podejść. O, to będzie dobrze. Załatwię ten kodeks. Spróbuj przynajmniej. Uff, i podejdźmy tu. Tak. Teraz darmowe przeładowanie to nie jest, więc musimy próbować tym. To wygląda jak overkill. Rodzaj zadarium. No i mamy spokój. Teraz w tej turze możemy ten komputer tutaj odzyskać i wiadomo, że tutaj są jeszcze przeciwnicy, ale tymczasowo oni nie są dla mnie groźni, więc
Będę mógł sobie do nich podejść tak na spokojnie od następnej tury. I od następnego odcinka.